Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w nowym Daily Vlogu. Pomyślałam, że będę dzisiaj nagrywać. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Tak, ale słuchajcie, mam w całym mieszkaniu tyle słońca dzisiaj, że nie mamy się gdzie schować, żeby do Was chwilę pogadać. No zobaczcie, co tu się dzieje. I tak mam zasłonięte okno tutaj, ale i tak po prostu wszędzie tego słońca jest cała masa, co ogromnie mnie cieszy, bo ja kocham słońce i bardzo bym sobie życzyła, żeby było go jeszcze więcej w naszym kraju, no ale co zrobić? Na to nie mamy wpływu. Natomiast, no właśnie, dzisiaj jest Dzień Kobiet. W związku z czym postanowiłam, że będę nagrywać ten daily vlog i trochę Wam pokażę, jak mi minął dzisiaj ten dzień, ale za moment wybieram się do warszawskiej Arkadii. Bo właśnie w związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Kobiet, to Bandy, markę, którą doskonale tutaj już znacie z mojego kanału, zorganizowała fantastyczny event, takie wydarzenie, słuchajcie, dwudniowe dla kobiet i nie tylko, pod nazwą Niezwykła Kobieta, właśnie w Arkadii i będzie się tam bardzo dużo działo. Mają być jakieś pokazy, mają być wykłady, warsztaty, jakieś promocje, kosmetyki, gwiazdy. No, zapowiada się super, ale w związku z tym, że to wydarzenie rusza właśnie dzisiaj, to zaczyna się ono od eventu dla dziennikarzy i dla influencerów, na które zostałam zaproszona. Także zobaczymy, co tam się takiego ciekawego będzie działo i jak to będzie wszystko wyglądało. Ale później po tym evencie mam spotkanie. Spotkanie z bardzo fajną, ciekawą kobietą, którą już znam od jakiegoś czasu, ale przyleciała do nas z Włoch. Przyleciała tak naprawdę z kilku względów. Między innymi wiem, że wybiera się na warsztaty właśnie organizowane przez Bandy w związku z tym całym wydarzeniem Niezwykła Kobieta. No i jak już będzie w Arkadii, to się do mnie odezwała, żebyśmy się spotkały na kawę i sobie trochę pogadały, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Ale słuchajcie, ta cudowna istota, ta cudowna kobieta jest, troszkę Wam zdradzę, właścicielką pewnej marki kosmetycznej, która no już nie mogę się doczekać, aż pojawi się u nas na rynku. A jestem tak naprawdę z tą marką, powiedzmy, że no prawie od początku. Wiem, jakie tam będą produkty. Miałam okazję je testować, zanim one jeszcze się pojawią w sprzedaży. Zresztą podlinkuję Wam. Podlinkuję. Zostawię Wam namiar na profile. I sami sobie zobaczycie, co to będzie się działo, co to będzie za marka, co to za fantastyczna kobieta. Także czeka mnie dzisiaj z nią spotkanie, a później po tym spotkaniu, no oczywiście, że jedziemy świętować Dzień Kobiet, ja i Massimo, na obiadek i zapewne zabierze mnie mój Włoch na moje ukochane sushi, mam taką nadzieję. Także troszkę się będzie dzisiaj działo. W drugiej części dnia natomiast chciałabym wziąć się za porządki z kosmetykami. Mam bardzo dużo takich produktów, słuchajcie, przede wszystkim makijażowych, których nie używam, albo troszkę ich użyłam i wiem, że są nie dla mnie, albo też są to nówki sztuki, których wiem, że nie będę używać, więc muszę to dzisiaj ogarnąć i tak zastanawiam się, jak to rozwiązać. Myślę, że komuś z Was te produkty podaruję, ale to zajmę się tym później, jak już będę robić co i jak, to oczywiście wszystko nagram, więc dam Wam tutaj znać. No, także zapowiada się bardzo ciekawy dzień, nagrywam i mam nadzieję, że miło spędzicie czas oglądając właśnie ten mój dzisiejszy vlog. Muszę zacząć od życzeń. Bardzo chcę paniom wszystkim życzyć. No właśnie, tak się zastanawiam, czego panie sobie życzą. Ja przede wszystkim życzę zdrowia. Myślę, że to jest najważniejsze, ale oprócz tego, żeby każdy dzień był
dla pań dniem wyjątkowym. Każdego dnia można z życia czerpać, można z niego korzystać. Każdego dnia można znaleźć, na przykład w internecie, ja tak mam, inspirację. Tak wiele kobiet mnie inspiruje, tak wiele kobiet wśród was, które dzisiaj tutaj są, mnie inspirują. Strasznie się cieszę, że będziemy mogły się dzisiaj spotkać, ponieważ teraz to prawda rozpoczynamy konferencję prasową marki Bandy. Teraz wielkie brawa dla marki Bandy, że zorganizowała tak fantastyczne spotkanie, ponieważ to nie tylko spotkanie związane z promowaniem, opowiadaniem o najnowszej linii kosmetyków opartej na kwasach. O tych kwasach będziemy dzisiaj bardzo dużo mówić, ale też mam nadzieję, że taki event, spotkanie, który wpisze się na stałe w kalendarz właśnie tego typu imprez, spotkań, niezwykła kobieta. Mimo tego, że jesteśmy zawsze niezwykłe, to ten dzień jednak nam się też myślę, że należy. Jestem tego zwolenniczką. Tak jak mówię, bardzo serdecznie witam panie i jestem przeszczęśliwa, że mogliśmy ten event zorganizować. Widzę tutaj twarze pań, które są z nami od lat, które widzą rozwój naszej marki i mam nadzieję, że widzą ten postęp, który wykonaliśmy w ciągu ostatnich 35 lat. Ponieważ marka Bandy ma już 35 lat, firmę założyła moja mama, która no dzisiaj niestety nie mogła być, bardzo chciała, ale już wiek troszkę jej nie pozwala, żeby uczestniczyć w takich eventach, ale na pewno przysyła również bardzo serdeczne życzenia dla wszystkich kobiet. Chciałabym przedstawić konkrety, dlatego że powiedzieliśmy sobie, że kwasy weszły do pielęgnacji szturmem, zdobyły medycynę estetyczną. Mniej więcej 20 lat temu pierwszy z tych kwasów to był kwas glikolowy. I on nie tylko wszedł do medycyny estetycznej, on ją wręcz rozwinął, bo pierwsze zabiegi z medycyny estetycznej właśnie były wykonywane na kwasach glikolowych, 70%, bardzo niskie pH było wtedy używane, a potem dopiero okazało się, że kwasów jest wiele i można je wspaniale również w inny sposób wykorzystywać. My jesteśmy firmą profesjonalną. Kwasy produkujemy na potrzeby też gabinetów kosmetycznych. W związku z tym, co może zrobić firma profesjonalna, mając profesjonalne składniki, które jednocześnie pielęgnuje cery wszystkich nas w domach. Staramy się przygotować takie receptury, żeby te kosmetyki były właśnie wzbogacone o te profesjonalne składniki aktywne, a jednocześnie były do stosowania codziennego. Dlatego, że tak jak dziewczyny powiedziały, nie wszystkie kwasy mają silne działanie złuszczające, a wszystkie natomiast mają doskonałe właściwości, jeżeli chodzi o przenikanie przez naskórek i też działanie. Ta linia, o której dzisiaj będzie mowa, to jest linia bogata w kwasy przeróżne, z przeróżnych grup. Alfa-hydroksykwasy, beta-hydroksykwasy, poli-hydroksykwasy, aminokwasy, ketokwasy. Także jest z czego wybierać, przy czym dla każdej cery będą kwasy inne ważne. Na co postawiliśmy, to wybraliśmy spośród wszystkich kwasów, jakie są obecnie dostępne na rynku kosmetycznym, wybraliśmy takie, które będą najlepsze w nawilżaniu codziennym skóry, najlepsze w odmładzaniu i delikatnym złuszczaniu naskórka, najlepsze, jeżeli chodzi o wsparcie pielęgnacji cer naczynkowych, najlepsze, jeżeli chodzi o działanie przeciwtrądzikowe, postanowiliśmy też zaproponować peeling pod Krainę Różnorodności. One zaistniały na dobre w medycynie estetycznej w Polsce jakieś 20 lat temu i wygląda na to, że cały czas będziemy dążyli do tego, żeby było ich coraz więcej, coraz przyjemniejsze konsystencje. Pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście te kwasy też nie wzbudzały takiego niepokoju, ale żeby zagościły w naszej pielęgnacji na dobre, bo działają fantastycznie.
Boże, Massimo, na Dzień Kobiet zabrał mnie na nasze ulubione sushi. Proszę bardzo, jesteśmy w season. Przepyszne, najlepsze roleczki. No i choya. Obowiązkowo na Dzień Kobiet. Zobacz, kochanie. Od kogo te kwiaty? Od ciebie? No. Nie od ciebie? Na wycieraszce kwiaty? Ej, ale patrzcie na to! Co tutaj mamy za liścik? Al mio amore ti amo auguri. Kochanie! Lindor, tu pewnie jakiś pączek. Tulipany, dziękuję! Anche io ti amo. Patrzcie na to. Zaraz się chyba popłaczę. Dzień kobiet, dzień pełen niespodzianek. Zaraz zobaczymy, kto mi tutaj wysłał kwiaty. O, patrzcie, jakie to jest miłe. Pamiętam o tobie. Mam nadzieję, że te kwiaty niczym słońce rozświetlą ci dzień. Klaudia wraz z całą ekipą Slavia Cosmetics. Bardzo, bardzo dziękuję Slavia Cosmetics i Klaudia tobie za te przepiękne kwiaty. Już je wstawiam oczywiście do wazonu. No wreszcie, słuchajcie, przyszło do mnie moje zamówienie z Douglasa online. Kto oglądał mój live na Instagramie, jeden z moich live'ów na Instagramie, ten wie, że polowałam na przepiękny rozświetlacz od marki Dolce & Gabbana. Ten rozświetlacz na stronie był cały czas wykupiony. Pojechałam do Arkadii, do Douglasa, żeby go kupić. Tam okazało się, że go nie ma. Pojechałam jeszcze do jednego Douglasa, tam też go nie było. Na stronie był cały czas wykupiony, aż dostałam cynk od jednej z was. Anita, jest, rób zakupy. Więc słuchajcie, zrobiłam zakupy, przyszło do mnie zamówienie. Widzę, że tutaj mamy jakąś promocję. Tu dostałam jakiś voucher rabatowy na jakieś zabiegi depilacji. No i słuchajcie, dobra, tu są jakieś próbeczki. I jest rozświetlacz. Już go otwieram i pokazuję wam, jak wygląda. Dobrze, rozłożyłam wszystko na części pierwsze, więc tak, rozświetlacz był zapakowany w taki właśnie woreczek, do tego dołączony pędzelek. Powiem wam, że całkiem przyjemny, miękki, fajnie, bo nie mam takiego pędzelka właśnie w takim kształcie do nakładania rozświetlacza, więc jak najbardziej mi się przyda, ale zobaczcie na to opakowanie, ono jest po prostu przepiękne. No przepiękne, takie biżuteryjne opakowanie, już otwieram i pokazuję wam zawartość. No i zobaczcie, tak prezentuje się zawartość. Ten rozświetlacz jest bardzo subtelny na skórze. Taki właśnie w odcieniu beżu z odrobiną złota. Nie ma tutaj żadnych takich dużych drobinek brokatowych, ale wygląda on naprawdę przepięknie, więc jak będę robić film przy okazji mojego makijażu, to pokażę wam też, jak wygląda na skórze, ale cieszę się bardzo, że udało mi się go upolować wreszcie. No i kosztował coś około 250 zł. Jeszcze wam pokażę tutaj, o, żeby nie było. Postaram się go podlinkować. Zostawić link w opisie do dzisiejszego filmu. No dobrze, zrobiłam porządki w kosmetykach i widzicie tutaj przede mną trochę produktów makijażowych, różnych marek, plus jakieś tutaj gadżety. I teraz tak, słuchajcie, bardzo chętnie oddam za darmo właśnie wszystkie te kosmetyki. Większość z nich, większość, tak naprawdę, no powiedziałabym wszystkie oprócz tego, to są nówki sztuki, nieużywane, niestosowane. Oddam, wyślę komuś przesyłkę, kto chętnie te kosmetyki przygarnie. Tak jak mówię, tutaj są różne marki, różne produkty, różne kolory, gadżety, tak jak widzicie. I teraz tak, pierwsza osoba, która wyśle do mnie maila z tytułem tego maila kosmetyki za darmo, otrzyma ode mnie właśnie taką przesyłkę. Także czekam na wasze propozycje. Jeśli chcecie zgarnąć
to piszcie koniecznie. Tak jak mówię, pierwsza osoba, która do mnie napisze, otrzyma ode mnie taką przesyłkę całkowicie za darmo. To nie jest żadne rozdanie, to nie jest żadne losowanie, to nie jest żaden konkurs. Po prostu mam produkty w nadmiarze, które chcę się pozbyć i chcę komuś z Was zrobić niespodziankę. Także czekam. Czekam na maile. Powiem tylko tyle. Ten dzień dzisiaj zleciał zdecydowanie za szybko. Ja już mam ochotę na relaks. Max ogląda właśnie jakiś mecz. Ja sobie zaraz włączę Netflixa. Mam przygotowane ziółka, które tutaj leżą. Ale słuchajcie, na zakończenie dzisiejszego vloga chciałabym poruszyć pewną kwestię, ponieważ słyszałam coś, co trochę mnie zdziwiło. Otóż pewna osoba zadała pewnej osobie pytanie, że znajoma ma bardzo ładną skórę. Bardzo taką ładną, wygładzoną, praktycznie w ogóle nie widać porów skórnych. I co to może być za przyczyna? Co może być, z czym to może być związane, że ta skóra tak dobrze wygląda? Czy to jest efekt zabiegów z medycyny estetycznej? No i ta druga osoba, której zostało zadane to pytanie, odpowiedziała, że to jest na pewno botoks. Że to jest na pewno botoks, bo jego się podaje na twarzy i on daje taki efekt, że są zniwelowane pory i ta skóra wygląda gładko. I ja sobie tak pomyślałam, słuchajcie, jest tyle materiałów na temat właśnie tego, tej medycyny estetycznej, na temat toksyny botulinowej. Sama zresztą nagrywam bardzo dużo i publikuję takich materiałów z Dr. Pander, bo chcemy Was uświadamiać, jak to rzeczywiście jest. A mimo wszystko pojawiają się ludzie, którzy nadal wygadują takie bzdury. Słuchajcie, toksyna botulinowa nie jest substancją, która zmniejsza pory skórne. To jest substancja, która zatrzymuje ruch mięśnia, przez co też dochodzi do wygładzenia tej okolicy, gdzie została ta toksyna podana. I jej nie podaje się w policzki, nie, gdzie tutaj najczęściej są właśnie bardziej widoczne te rozszerzone pory. Nie podaje się w bruzdy tutaj wargowo-nosowe, nie podaje się w okolicy ust, nie podaje się w usta, absolutnie nie powiększa się ust toksyną botulinową. Ten zabieg wykonuje się tutaj w okolicy czoła, i wykonuje się w okolicy tak zwanych kurzych łapek, czyli tu. A efekt rozszerzonych porów, no nie wiem, po prostu słuchajcie, czasami słyszę takie głupoty gdzieś tam w internecie i zastanawiam się, skąd się to bierze. Czy to dalej jest kwestia po prostu niewiedzy, czy kwestia tego, że za mało jest takich informacji, które uświadamiają, jak to rzeczywiście wygląda. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Przyszedł katełek. Przyszedł tu katełek do mnie, patrzcie. Przyszła pipeta. Że to, że ktoś ma ładną skórę, słuchajcie, nie zawsze oznacza, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, bo mogą to być zabiegi kosmetyczne, na przykład wykonywanie różnych peelingów chemicznych, kwasów. Może to być, zobaczcie, tu mi wchodzi na mnie. Mogą to być zabiegi takie jak na przykład radiofrekwencja mikroigłowa, fale radiowe. Naprawdę jest tego, słuchajcie, bardzo dużo i to nie zawsze oznacza, że ktoś, teraz mi w gardle zaschło, o matko, przepraszam Was, dobra, coś mi do gardła wpadło, więc nie zawsze oznacza to, że jest to podanie toksyny botulinowej. Zresztą ja też dostaję czasem wiadomości od Was, gdzie pytacie, co ja robię, że no nie wiem, mam gładkie czoło, albo że nie mam zmarszczek, albo coś tam. Słuchajcie, to nie zawsze jest botoks, nie zawsze są zabiegi. Czasami jest tak, że ktoś może bardzo o siebie dbać pod względem tego, że na przykład zmienia sposób odżywiania, zaczyna przyjmować różne suplementy, które też wspomagają organizm i skórę w tym, żeby ona dobrze wyglądała. Wysypia się lepiej. Być może przyjmuje jakieś leki, które też dobrze wpływają. Ma mniej stresu. Albo są to jakieś genetyczne predyspozycje do tego, że w rodzinie na przykład te zmarszczki gdzieś tam się pojawiały później. Naprawdę jest bardzo dużo składowych. I takie ocenianie kogoś, że dobrze wygląda, to zaraz ma jakieś wykonywane zabiegi z medycyny estetycznej, jest, no, powiedziałabym, trochę słabe, ale z drugiej strony ja się Wam też nie dziwię, bo dzisiaj tyle się mówi o tej medycynie estetycznej, że w tym wszystkim, co się dzieje, tak naprawdę można się pogubić.
Tylko pamiętajcie też, że zanim zaczniecie kogoś oceniać, czy twierdzić, że na przykład wygląda tak, bo nie wiem, gdzieś tam ma podany botoks czy coś, to warto by było czasami porozmawiać z tą osobą, zadać jej pytanie, co robisz, co się zmieniło, co sprawia, że tak dobrze wyglądasz. Po prostu zwyczajnie podpytać. Może wam coś zdradzi ciekawego, może zdradzi wam jakiś swój sekret, jakąś poradę i powie, co się bardzo dobrze sprawdza. I widać na przykład u tej osoby, że pewne zmiany, które wprowadziła w swoim życiu, czy właśnie zabiegi, czy pielęgnacja, czy jakieś kosmetyki i nie tylko, sprawiają, że ta skóra u tej osoby bardzo dobrze wygląda. Także na podsumowanie tego dzisiejszego dnia, słuchajcie dziewczyny, pamiętajcie, żebyśmy były wobec siebie życzliwe, bardziej życzliwe, żebyśmy patrzyły na siebie bardziej takim z otwartą głową, taką właśnie kobiecą życzliwością. Nie bójmy się pytać, nie bójmy się rozmawiać, ale nie oceniajmy. Jeśli już chcemy pytać kogoś, kto się lepiej na tym zna, to szukajmy osób takich wiarygodnych. Lekarzy, którzy są wyspecjalizowani w tym, na przykład w zabiegach medycyny estetycznej, i oni potrafią od razu powiedzieć jakiś włosek, no oni od razu potrafią powiedzieć, kto stosuje jakie zabiegi, co robi, co miał robione na przykład w twarzy, tak? Pytajmy, nie wiem, kosmetyczki, kosmetologów, co można by było zrobić, żeby osiągnąć taki efekt, jak na przykład u tej osoby, że ta skóra wygląda tak dobrze. Dermatologów, naprawdę ludzi, którzy posiadają wiedzę w tym temacie i którzy mogą wam przekazać takie informacje wiarygodne, źródła wiarygodne, tak? Bo myślę, że to jest w tym wszystkim taki klucz do zrozumienia co i jak. No i oczywiście rozmowa z tą osobą, u której widzimy te efekty, które nam się podobają i też chcielibyśmy osiągnąć takie efekty i sprawić, że nasza skóra będzie tak dobrze wyglądała. I sprawdzajcie też informacje, które gdzieś tam wam przekazują. Czy rzeczywiście na przykład właśnie ta toksyna botulinowa daje taki efekt, że zmniejsza pory? No nie, no po prostu nie. Czy jest to remedium na wszystko? No nie. Ja też zawsze będę wam powtarzać. Najpierw pielęgnacja, styl życia, dobre odżywianie, nawadnianie i tak dalej. Dopełnieniem tego są zabiegi. Zabiegi nie są remedium na wszystko. Jeśli nie będziemy dbać codziennie o naszą skórę, to nawet zabiegi nie przyniosą nam żadnych korzyści. Nie dadzą takich efektów, na których będzie nam zależało. To wam powie każdy specjalista, powie wam to każdy lekarz. To jest tak samo i zawsze to powtarzam, jak z myciem zębów. Jeśli chcesz mieć ładne zęby, to musisz o nie codziennie dbać. Musisz je codziennie myć. Raz na pół roku idziesz do stomatologa, robisz czyszczenie zębów, piaskowanie, usuwasz defekty, być może wybielasz zęby, ale moment, ty te zęby codziennie musisz myć, codziennie musisz o nie dbać. W pielęgnacji jest tak samo, o skórę trzeba codziennie dbać, zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Musi być odpowiednia pielęgnacja i musi być też to, co dajemy do środka, do naszego organizmu, żeby nasza skóra dobrze wyglądała. A to, że pójdziemy na zabiegi, które wykonamy raz na jakiś czas, będzie to dopełnienie tej naszej pielęgnacji i być może też taka wisienka na torcie, która sprawi, że jeszcze lepiej ta skóra będzie wyglądała. Bardzo często też jest tak, że musimy pójść na różne zabiegi, bo sama pielęgnacja nie daje rady przy różnych defektach, które mamy. Na przykład przy bardzo silnych, mocnych, utrwalonych przebarwieniach. Kosmetyki sobie nie poradzą z ich niwelacją. Kiedy mamy trądzik, taki zaawansowany trądzik, nie zawsze kosmetyki są w stanie pomóc. Trzeba pójść na odpowiednią kurację. Bardzo często też to się kończy tym, że nawet zabiegi nie pomagają. I tu musi już wejść lekarz, dermatolog, który przepisze kurację doustną. Jest tego naprawdę bardzo dużo i to nie jest zawsze to samo. Nie zawsze ta skóra będzie taka sama. Nie u wszystkich będzie taka sama reakcja i będzie tak samo reagować. Każdy jest indywidualny, wy jesteście indywidualni. I pamiętajcie o tym, że warto właśnie w ten sposób do tego wszystkiego podchodzić. Słuchajcie, kończę ten już dzisiejszy vlog, bo jak zwykle się rozgadałam. Oczywiście pipeta już mi się tutaj rozłożyła.
Także żegnam się z Wami właśnie takim akcentem, myślę, że dopełniającym ten Dzień Kobiet, żebyśmy patrzyły na siebie, my kobiety, bardziej życzliwie i rozmawiały ze sobą, zadawały pytania, dopytywały się, szukały wiedzy u ekspertów, u specjalistów, sprawdzały informacje w wiarygodnych źródłach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa! We'll be right back.